Pani Marszałkini, Wysoka Izbo, to dobrze, że udało nam się odprawić z kwitkiem kolejkę bankowych lobbystów, którzy twierdzili, że po wprowadzeniu obniżki opłaty interchange upadną polskie banki. Ale, jest jedno ale, nie mamy pewności, że za chwilę oni nie zagrają nam na nosie. Napisaliśmy bowiem w ustawie, że chcemy obniżyć jedynie interchange do poziomu 0,5, a powinno być o obniżeniu wszystkich opłat związanych z pobieraniem opłat za transakcje kartowe do poziomu 0,5. I o tym właśnie mówi ta poprawka, którą złożyliśmy. Bez niej nie mamy pewności, że nie zobaczymy wkrótce zamiast interchange'u jakiejś nowej opłaty, master change albo visa change, i miliard złotych pozostanie nadal w kieszeniach banków. Szkoda, że poprzez zabieg legislacyjny posłów Platformy ta poprawka stanie się za chwilę bezprzedmiotowa i nawet nie będzie głosowania nad nią. Panie ministrze, czy istnieje taka ewentualność, że po wprowadzeniu tej legislacji, tych zmian, opłaty banki będą pobierać jakąś inną opłatę zamiast interchange'u? Dziękuję bardzo, panie pośle.